organizacja edukacji dla pacjentów i interwencji behawioralnych. Edukacja pacjentów i eliminowanie deficytów wiedzy w kompleksowej opiece nad pacjentem przynosi ogromne korzyści terapeutyczne. Pacjenci często, pomimo iż rozumieją problem swojej choroby i zalecenia lekarskie, nie wiedzą od czego zacząć lub też nie są świadomi do końca błędów, które popełniają. Edukacje dietetyczne i pielęgniarskie, czyli interaktywne spotkania z pacjentem, które są zaplanowane i przeprowadzane bez żadnego pośpiechu, są właśnie tym, czego potrzebują pacjenci. Każdy pacjent potrzebuje edukacji z innego zakresu. Aby usprawnić organizację edukacji u dietetyka i pielęgniarki, należy opracować bazę tematyczną. Lekarz rodzinny, określając IPOM dla pacjenta, wyznacza również w nim zapotrzebowanie na edukację dla pacjenta. Kieruje go na konkretny zakres tematyczny, właśnie ten, który potrzebuje pacjent. Następnie koordynator umawia pacjenta na spotkanie edukacyjne u dietetyka lub pielęgniarki z zaznaczeniem jej tematu. W zależności od potrzeb, lekarz może skierować pacjenta na kilka różnych edukacji. Opisywany przeze mnie model przeprowadzania edukacji, gdy jest on celowany tematycznie, przynosi najwięcej korzyści. Wiedzę należy przekazywać stopniowo, nie wszystko na raz. W pierwszej kolejności należy uzupełniać największe deficyty wiedzy. Warto opracować skrypty edukacji i interwencji behawioralnych. Jest to ustandaryzowanie treści tematycznych każdej z edukacji, tak aby powstała baza materiału merytorycznego dla każdej edukacji. Dzięki temu każdy pracownik będzie przekazywał pacjentowi zgodne treści. Z drugiej strony lekarz kierujący na edukację wie dokładnie, jak będzie przebiegała edukacja, które elementy będą w niej poruszone. Należy pamiętać, że każda edukacja to spotkanie, interakcja z drugim człowiekiem, pacjent zadaje pytania. Przy modyfikacji niektórych zachowań należy na początku poprosić pacjenta, aby opowiedział lub pokazał, jak coś robi, na przykład co dokładnie je, jak mierzy ciśnienie czy glikemię. Wtedy najlepiej jest zweryfikować błędy, jakie może popełniać. Najwięcej korzyści przynoszą spotkania indywidualne.